Jeśli chodzi o sytuację związaną z COVID-em, myślę, że tak jak każdą branżę, dotknęła ona również naszą branżę, ale w aspekcie głównie naszych łańbarów. Niestety byliśmy zmuszeni przez wytyczne, które dostaliśmy z ministerstwa czy z rządu, do tego, aby dostosować się i zamknąć nasze łańbary. Nasze no i oczywiście no, staraliśmy się znaleźć rozwiązanie, które. No, będzie jakąś alternatywą y, dla y, otwartych y, restauracji. Y, no. Staramy się dowozić do klientów nasze przekąski, czy też w zestawach z naszymi winami. No, ale ogólnie ubolewamy bardzo mocno nad całą, nad, nad całą branżą restauracyjną, dlatego że my też sami współpracujemy z bardzo wieloma klientami hurtowymi, z hotelami, z restauracjami. No i tutaj mocno solidaryzujemy się z tymi restauratorami. Wiemy, że to dla nich jest bardzo trudny czas. U nas to jest spadek praktycznie całkowity zamówień, jeśli chodzi o restauracje, hotele, ale dla nich to też są kolejne problemy, chociażby z płatnościami, więc my staramy się rozkładać te płatności na dłuższy okres. Też no, chcemy solidaryzować się z tymi klientami po to, że wiemy, że po prostu dla nich jest to bardzo trudny czas i też chcemy, aby te relacje nasze biznesowe no, były jak najlepsze. My mamy oczywiście platformę do sprzedaży hurtowej, mamy platformę fantastycznie przygotowaną platformę Hurt Online i poza jakby restauratorami, czy też hotelarzami, których my obsługujemy, my obsługujemy również sieci sklepów. Mamy delikatesy, mamy sieć sklepów w Toruniu, współpracujemy z kwieciarniami, które również często mamy jedną z kwieciarni w Lesznie z panią Marią Walnaszak, z którą współpracujemy od bardzo wielu lat, która praktycznie przekształciła całą swoją kwieciarnię na sklep z winem, a przy okazji robi przepiękne bukiety i to wino sprzedaje w akompaniamencie pięknych kwiatów. Więc ta platforma działa, daje możliwość klientom realizacji zamówień 24 godziny na dobę i rezerwacji towaru. Też my realizujemy bardzo szybko przesyłki do klientów hurtowych. No w tej chwili może być ten czas nie, nieco dłuższy, ale co do zasady zawsze to było 24 godziny od zamówienia. Klient otrzymywał swoją przesyłkę. My cały czas bardzo intensywnie rozwijamy nasz e-commerce. Ta platforma do zamówień zarówno detalicznych, jak i, jak i hurtowych, ona jest cały czas rozwijana. My udostępniamy możliwość klientom odbioru towarów w naszych sieciach sklepów stacjonarnych, ale również dajemy możliwość upoważnienia klienta do odbioru towaru w jego imieniu i tutaj to też jest dosyć mocno rozwinięte. Mamy oczywiście mnóstwo funkcjonalności jeśli chodzi o rezerwację tego towaru o szukanie informacji o towarze. Rozwijamy i będziemy chcieli rozwijać naszą platformę prezentową i to też jest ciekawe rozwiązanie którego na rynku polskim nie ma. Jeśli chodzi o platformę hurtową, mamy szereg funkcji których konkurencja również nie ma dostępnych, ponieważ z pozycji samej platformy możemy budować karty win, możemy szkolić klientów e-learningowo, możemy dostosowywać asortyment do danego klienta, w zależności od jego. Profilu działania. Jeśli chodzi o warsztat wina, to mogę powiedzieć z całą świadomością, że rzeczywiście jesteśmy bardzo dobrzy w tym, co robimy i udało nam się przez lata zbudować. Bardzo fajny zakres szkoleń dla naszych klientów. I ten warsztat wina obejmuje kursy podstawowe, kursy, nie nazywam ich zaawansowanymi, ale kursami tematycznymi albo o krajach, albo o szczepach. I cały czas te kursy rozwijamy. Oczywiście sytuacja ta, która w tej chwili jest, czyli COVID i, i, i pandemia panująca na, na naszym rynku, powoduje, że musieliśmy uruchomić te kursy. Wersji online. Mamy webinary i te webinary organizujemy też z dużym sukcesem. W tym okresie pierwszego lockdownu udało nam się w bardzo krótkim czasie na kilku webinarach przeszkolić prawie 700 klientów i do tych webinarów zaproponować blisko 3000 butelek wina, więc widać, że to jest bardzo dobry kierunek, bardzo dobry trend. Klienci są bardzo zadowoleni, chętnie uczestniczą. Na webinarach jest często ponad 100 osób zalogowanych na takim jednym spotkaniu. Ostatnio mieliśmy o Toskanii, teraz będziemy mieć o Hiszpanii. Nasi klienci, z też naszej edukacji i tego, jak dużo wkładamy pracy w to, aby klienci wiedzieli dużo o tych winach, najchętniej wybierają wina wytrawne. Oczywiście jest, wchodzimy teraz w okres jesienno-zimowy, i w tym okresie jesienno-zimowym klienci najchętniej wybierają oczywiście wina czerwone. Zbliżamy się do świąt, do okresu świątecznego, no i tutaj będziemy wybierać mnóstwo prezentów i jakie te prezenty nasi klienci najchętniej wybierają, jakie wina do tych prezentów najchętniej klienci wybierają? Otóż Najczęściej sprzedają się wina owocowe i wina lekkie, bo to są wina takie, które powinny smakować każdemu. Więc do prezentów wybieramy wina, które są winami bezpiecznymi, ale też taką grupę win widzimy, że, że ona się cieszy największym zainteresowaniem naszych klientów. Ale też klienci w miarę tej edukacji, tego rozwoju bardzo często sięgają po wina cięższe i ta grupa win też dosyć mocno rośnie. No mamy teraz okres jesienno-zimowy, cięższe potrawy, też cięższe wina, więc, więc tutaj rzeczywiście ten trend dosyć mocno rośnie. Jeśli chodzi o wina białe, klienci często sięgają... Powina po lodowe, powinna słodkie też do deserów e, z wysoką kwasowością, i to jest niesamowite, gdzie, gdzie możemy znaleźć wino słodkie, gdzie ma znakomity balans pomiędzy słodyczem a kwasowością i też po takie wina chętnie klienci sięgają. Mamy też wina polskie jak znakomite, chociażby z winnicy Turnał. E, wino e, późny zbiór, mają również wino lodowe, które nie zawsze w każdym roku się ukazuje, bo muszą być specjalne, e, specyficzne warunki klimatyczne, aby e, takie e, wino wytworzyć.